Najpierw to zacznę streamować. Aj, podobno da się założyć już hasło. Tak? Tak. O, no proszę. Dobra, no poczekaj. Sobie zaznaczę. Pyk. Elegancko. Gramy na 2 na 2 z jakimś większym czasem pokoju. Ale co Dużo z większe botami? mieszkanie. Nie wiem, wiesz co, bo ja będę streamował Aha. teraz. Znaczy, możemy zagrać to na rozgrzewkę. A potem najprawdopodobniej jeszcze może widzowie będą chcieli grać, tak jak wczoraj. No spoko. Znaczy, no na razie dopiero zacząłem streamować, czekaj, tylko zatwituję, to wtedy może ktoś przyjdzie z Twittera. Zresztą dopiero zacząłeś, więc nie sądzę. Nie, ona na początku zawsze musi się to rozkręcić. Ale pokój możesz założyć. No dobra. O, jest utwórz prywatny, no dodali taką opcję. To pokój się będzie nazywał Sun Tzu. I co, utwórz prywatny? A, dobra, i to od nowa nazwę gry muszę pisać, Sun Tzu. A, i hasło będzie 303. Utwórz, dobra, poszło. Możesz normalnie komputery wybierać. Zaraz zobaczę. No dobra, mogę. Ale jakie bierzemy? Niemożliwe? Jak chcesz, mnie jest obojętne. Ja bym brał niemożliwe, ale jak wolisz. Możliwe z botami to chyba najtrudniejszymi, bo inaczej nie ma sensu, nie? Wczoraj mi nie szło zbyt dobrze. Gram polską. Dobra, dawaj, team. Pierwszy, botan damy drugi. A jak gramy, z przejmowaniem czy bez przejmowania? Jebać przejmowanie. Jak dam jeden kontynent, to będzie też trochę morza naokoło. Brać to, czy sam ląd? Nie jest obojętne. Dobra, weźmy sam ląd. Albo śródziemne Nie. też. Minerały dużo. Ty. Czas pokoju. Co, chcesz dłuższy czas pokoju? 30 minut? Wszystko mi jedno. Co zrobić, to będziemy grać. Dobra. Przejmowanie, tylko artyleria. A, no i reszta domyślnie. No i zasoby początkowe bym zmniejszył. No to jest po 5000 dla każdego, to nie jest dużo. Dużo. A dużo to 4000. Niech ci będzie. No kliknij, że jesteś gotowy. No już mamy 4 widzów. Ale takich, co nie mają konta na Twitchu, więc na czacie się nic nie odezwą. Dobra. Rozpocznij grę. A tu, teraz... Co bym napisał? Odpaliłem sobie twój stream. To miło. Ale lepiej wyłączę głos. Wiesz co? Jak mam ten swój meme center na forum Total War, No. to Skrytykowałem cię, o to ci chodzi. skrytykowałeś mnie? Nie, nie. Chodzi mi o to, że jak ktoś mi odpowie w tym moim wątku, to mi przychodzą e-maile, że ktoś mi tam napisał, no nie? Tylko, że mi przychodzą do tego folderu powiadomień. A jak napiszę Zigza, ten troll, to wtedy mi Do przychodzą spamu. te. Nie do spamu, tylko do głównego. Rozumiesz? Kurwa, Rosja. Co, Rosy masz? No, jesteśmy przy innych rogach. Kolejny też są porowa. Co?
Też są w rogach. No, no. No co jest? Kurde, ale mi mikro spadło. A, dobra. Jakieś kopalnie uskutecznić. Kuźnie. Od razu od kopalni zaczynasz? No, niech mają, no. Znowu mi uciął miejsce na żarcie. Ale dlaczego na przykład tutaj nie zbudowało? Co tutaj przeszkadza? Tutaj to jeszcze nie będzie, że ta kopalnia troszeczkę. Ale tu? Żeby mieć akademię, to ja potrzebuję. Aha, tylko trochę więcej drewna. Dobra, to mi ciąć to drewno. W ogóle potrzebuję fuj drewna z tego co widzę. Kurde, jeszcze nie można kosić zboża. O, już można. No, jak kończy mi się zapas żywności, przez to nie mogę produkować żywności. Ja miałem bugę dzisiaj, że nie mogłem kopalni wybudować, bo miałem złoto, ale minął się. A nie miałem jeszcze ani jednej kopalni złota. A widzisz? Ja dobrze zrobiłem, że to złoto wybieram sobie. A to buga miałem i to rozwiązałem szybko. Chwila. Zapauzuję. Dobra, jestem. Gramy dalej. O, masakrator się pojawił. O, chyba nie sypia.
Nie mogę sobie postawić tutaj, bo mi kurde tu łażą. Właśnie sobie tutaj przez chwilę. O. Dobra miejscowa. Jak tam sobie radzisz? Tak sobie. Dupę nie urywa. Zabieram żywność, żeby przyspieszyć się wydobycie drewna.
Dałeś drewno, no. Co mówisz? Żeby dawali to drewno w końcu. Jest. No, może zrobić też pułk ze 196 ludzi. Już masz tylu? No. No, tak jak mówiłem, Polska najszybciej robi piechotę. Niby mam więcej koszar od ciebie i tak nic nie dało. Masz więcej? No, mam 3. No teraz też jest jako tako, że tak powiem, specjalna. No, Polska, mówiłem, najszybciej robi pikinierów. Oh fuck. Nie kliknę, gdzie mają iść, a nie kliknę, żeby szli. A zjebałem. Ale dobrze, się szybko kopnąłem. W miarę. Dobra, poprawili ten bóg, że nie mogę robić tych. Robić czego? Poprzedniej grze graliśmy, nie mogłem pułków robić. No to ktoś też ma taki problem. Ale już mi się poprawiło. W tej grze teraz już jest dobrze. Dobra, czas na czwarte koszary. No, u mnie czas na pierwszą stanie dopiero. Jeszcze nie mam żadnej. Ja swoją w sumie z opóźnieniem stawiam. Z dużym. Ale cóż. Nie wiem, czy robić strzelców. Niby ich robię, ale...
Kurde, gdzieś tu miałem złoto jeszcze, o to. Gdzieś tu chyba jeszcze jedna była. Czy może nie? No, były trzy, dobra. Dziwne, że mi to ich na dole zaznacza, skoro nie mam ich na ekranie. Węgla potrzebuje. Złota i żelaza też. Szczególnie potrzebuje kopalni. Gdzieś coś było do drewna. Zresztą już chyba zrobiłem. O. O fakt, skończył mi się limit ludności.
Ile masz limitu ludności? 660. Ale robię domki teraz. No to by widzę, że się łatwiej limit. I sobie po prostu stwierdzili, że chcą budować domy w drodze. One cię automatycznie przechodzą z domu do domu, czy nie? Żeby budować? Tak. Nie zawsze. No, w zasadzie nigdy. Zrobili x domów, a potem sobie stwierdzili, że przestaną. Dobra, trzeba zwiększyć produkcję żywności. Fuck. Widz się ciebie coś zapytał. No bo surowców nie mam. Proste. Zbieram węgla na to. Na ile masz piechotę ulepszoną? No i jedynym ataku dodałem dopiero. W sumie ich ulepszy.
Cholera. Szybko idzie ten limit. Za szybko. Dostałem znaczenie metalowy jeż. Brawo ty, cokolwiek to znaczy. Nie mam pojęcia. No, zbierałem też na to gówno. Tak teraz nie porekrutuję, bo mi się kurde im populacji skończył. Ja mam pik, ja pierdolę. Aby się trochę więcej kawalerii przydało. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Mam 77 luda, co mi kurde żywność zbiera, a i tak mi braknie. Ja mam 73. Ratusz daje tylko 100 wolnych miejsc, a domek 15, a ratusz jest to wiele, 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 wiele droższy niż domek. Nie, ten drugi młyn gdzieś walą. Ja już z dwóch młynów wydobywam. Tu jest chyba w miarę dobre miejsce. Oj. I 400 idzie zrobić. 196, tam równo 400.
No, zaraz będą chyba kolejną stajnię zrobić. O. To odział jaki malutki się wydaje przy tym. A jest tylko dwa razy mniejszy. Dobra, tylko 400 husarzy. Nie podałem się to. Serio, tej żywności to cały czas mało. Ja mam taką konsumpcję ogromną przez tą ilość pikinierów. Bo wcześniej miałem dwa razy mniej chłopa robiącego na polu. A miałem mega nadwyżkę żarcia. A teraz robię samych pikinierów, nie robię tych szkieterów. I już jest gorzej. Powiedzmy, że się kwalifikuje nam szkielerów. Chociaż jeszcze trochę to by się przydało, żeby dobić do 400.
Dobra, proponuję się rzucić najpierw na tego w lewym dolnym rogu, co? Okej. Okay. Pytanie, co komputer zrobi. Ale 200 tych sobie zostawiam. Ale mury się długo budują, masakra. Gdzie mój oficer? Jest. Czemu jest 196, a nie z 400? No co jest? Jaki bezsens? Kurde. To ile tam wysyłasz do niego? Siedemdziesiąt dwa muszkiety i 240 tych pik. Ja mogę wysłać 400 pik. Może być? Jasne. Pamiętaj o obronie. No zostawiam sobie właśnie drugie 400 pik do obrony. No i husarię. Sorry, mam już na maksa ulepszoną. Jestem sobie w końcu to zrobił. Ciebie będzie szedł. No już idzie, widzę, no. Poza co siczowi. A to są najemnicy. A, muszę obudzić husarię. A oni będą mają kontrol 1, dobra. A ty jesteś kontrol 2. Ty kontrol 3, ty kontrol 4. Krzysi kawaleria nie ma szans z moimi.
Sarzami. Przydałoby się wsparcie. Idę. A to poczekaj, to nie atakuj. Wycofaj się. Nie mam zamiaru, to są Anglicy. I co w związku z tym? Nie, co to mówię. Dobra, wysyłam ci 100 husarzy, może być? Na maksymalnym poziomie. Właśnie. Uwaga, koło domków to chłopak masz 4 kozaków siczowych. Widzę. To co, atakujemy? Co to jest? Muszkieterzy. Jedą na mnie. Dobra, atakujemy, ja też ich atakuję. Dużo dział mają, bardzo dużo dział. Uwaga, zbliżają się do ciebie. No, atakuje ich przecież, nie? Mówię o drugiej flance totalnie. A no. Ale rejterzy przeszli przez moich pikinierów, ale chamstwo. To nie tak miało być. Dobra, czekaj, ja im robię rajd husarią przez miasto. A pikinierów to ja może cofnę do siebie, skoro na mnie taka wielka fala idzie. Ja pierdolę. Ja sobie poradzę. No to idą posiłki z tych, z pikinierów. A to jest czwórka. Bo im spróbuję bitwę wydać. Chociaż im później, tym lepiej, ale... On jeszcze ma gospodarkę. On zachładnie. Ale za to straciłem na to większość husarzy. To lepiej się wracać bronić przed tamtym. No idę. Masz kawalerię jakąś? Mało. Słabą. Ja też mam mało. Ale słabą to nie. Kurde, jeszcze jakieś pojedyncze rajtary mnie. Macie być.
przydałaby się kawaleria na tych łuczników przede wszystkim. No, 77 husarzy musi wystarczyć. Ale wiesz, to pierw musisz ściągnąć ogień na siebie, a potem ich zaatakować. Kurde, nie zdążę do ciebie tą kawalerią. No, ja chyba sobie dam radę, chociaż widzę, idzie druga fala. Co to w ogóle jest? To jest Algieria. Ty, ale mi ten front wycieli. Lekkimi pichurami. Dobra, ale wyciąć ich wyciąłem. Widzę, że moja husaria to będzie idealna kontra na tamtych, bo oni mają lekkich piechurów, tak? Jako piechotę, a nie pikinierów. No i łuczników. A jak ty sobie radzisz z Feretowym? No, chyba go pokonałem w bitwie właśnie drugiej. No, przejść mu jedno działo, chyba. No, kolejne działy idą. No. Wysyłają takie małe grupki tych kozaków siczowych, to mnie wnerwia. Nie, one próbują napsuć krwi. A, gdzie ja mam husarię swoją? Tu, od wody. Na szczęście husaria jest szybka i może nadążyć za tymi dziadami. Niewiele mi z moich sił zostało. Widzę na północ też jakaś grupka kozaków. Fuck! No ile ich może być? Problemy z populacją są chwilowo zażegnane. Wejdzie się na wiek. No, muszę trochę cerkiew postawić. No, jakaś kolejna grupa cholera. No to chyba byli muszkieterzy. Agoni. To ja tu ich. Kozi róg zapędziłem. Do grenadierzy. Padają natychmiastowo. Ani jednego husarza chyba nie straciłem. O, może jednego. Tu leży. O. Ja się wycofam trochę teraz i odbuduję siłę. No ja też to robię. Zaraz mógł kolejną stanie zrobić. To będzie oznaczało więcej husarii. Dobry. Dobry. Co tam słychać? Gramy w kozaków. Chodzi wszystko? Czytałem wczoraj. Tak, chodzi, naprawili. O, brawo. O, moje jednostki atakują. Dlaczego oni się w ogóle posuwają cały czas?
On w ogóle bym się cofnął i zorganizował. Będę grupka. Się rozmyśliła. Idzie na ciebie od północy. Strzelają do ciebie z armą tak w ogóle. Poleci husarią na odsiecz. No, widzę, że i ten na ciebie idą. Zorganizuję sobie u siebie pikinierów, a do ciebie wyślę husarię. Na planów. Cofujemy się. Poczekam, aż będzie równo setka i lecę do ciebie. To są nieźle rozproszeni, widzę. Co jest? Mieści się wycofać. Cholera jasna, czekaj, muszę u siebie załatwić, bo inaczej mi pikierów wszystkich wybiją. Kazali mi się wycofać, a oni zaczęli się bić. Kurde. Komputer mnie zaatakuje, póki wież nie zniszczy. To chyba dobrze. No niestety dla mnie nie. A. Odważnie ten mecz odbudował, co mam przyznać. Dlatego stracisz z księży, dobra. Lecę do ciebie. Od północy. Tutaj, żebym się zbierał. Już tego zielonego chyba będzie łatwiej pokonać, a potem będziemy się tylko bronić przed fioletowym. Okej. Okay. A, ten łucznik mam przerąbane. Co, lecimy na którego? Czekaj, najpierw trzeba ten atak fioletowego odeprzeć. Dobra, to pierwszą linię odeprzesz, a ja pójdę na jego tyły, bo on tam artylerii jeszcze weli, nie? Już nie wiem, czy tam w ogóle cokolwiek ma. A zresztą widzę, jedni lecą troszeczkę okrężną drogą, też się pomogą od frontu. Tyle, mógł zrobić formację z 400, inni nie mogą. Ale nawet tej pierdoły, że Husaria nie może robić tych, formacji nie poprawili. To może zrobić. To powinno być. Wiesz, że potem oździerze. Sorry, byłem u siebie. O, jakoś moździerze przejąłeś u siebie. No to na przykład rozwalam. A, no, niektóre rozwaliłem, niektóre przejąłem. Trzy przejąłem, a dwa rozwaliłem chyba. Dobra, czekam na ciebie, ja jestem jako wsparcie, tak? 98 husarzy masz.
Te wieże trochę mi pomogły, co by nie ukrywać. Kontrol 2, kontrol 3. O, ci zjedli całe pole. A to jest głupie, że oni tego nie mogą zasiewać od początku. Ale droga następna stajnia. Musimy produkcję złota zwiększyć. Oho. Kupują mnie w jakieś wpady kawalerii. Nie mogę naprawiać wieży. No zajebiście. Na szczęście moja obrona w miarę szczelna. Ciao, husarie, tu mam. Dobra, atakujemy tam fioletowego, czy nie? Gotowy jesteś? Ale tu mam tylko 200 chłopów. Znaczy chłopów, pikinierów. To co robimy, bo tam moje 100 husarii czeka. Możemy zaatakować, ale nie sądzę, żeby się udało. No to może zielonego. Zielony chyba jest słabszy. Znaczy, wiesz co, ja postaram się, żebym był w stanie się samodzielnie obronić się tym fioletowym. No nie ukrywam, że tam konnicą mnie trochę rozjechał. No, zdziwiłem się, bo wszystkie badania mam na maksa do piechoty. A ci rejtarzy i tak mnie rozjechali. Kawalerię swoją masz? No słabą mam. Ten chuj to ma jakiś... O kurwa. Co? No trochę straciłem. Ale armia zaraz przestanie istnieć, 40 pik. No to żeś tam zaatakował. No oni szli na mnie, ja nie miałem do tego wyjścia. No to było wołać! Ten husary tam wysłał natychmiast, nie zauważyłem tego. Dobra, nic. Dobra, ta husaria tam stoi, będzie stała koło twoich wieżyczek. No do mnie też idzie jakiś atak. Zwolę mu wejść trochę głębiej.
będziesz Ctrl 2. To będziesz Ctrl 3. Będziesz Ctrl 4. No może być Ctrl 5. To jest przecież jest 200 pik. Dobra, Husaria stoi na wzgórzu w lesie, gotowa do odsieczy, jakby co. Ale w topa. Jedna z moich stajni nie produkowała husarów. Czy husarzy. Marzysz 18 wiek? Aha. Przez jakiegoś czasu, ale z niego nie korzystam. No, idzie fioletowy. Strzał z artylerii chyba, co? Mam. Trzeba rozatakować. A, nie uciekniesz. Widziałeś tą husarią? PC! Ale cholera, tu pikmo dużo. Teraz muszę się wycofać, bo wszystko mi zginie. Spróbuję mu na tyły wjechać. Coś takiego. Poprawili komputer od czasu jedynki. Się co, że mądrzejszy? No, raczej więcej jednostek na raz produkuję. Dobra, ta husaria no, troszeczkę ich powstrzymała, ale już ginie. Ile dała radę, to zrobiła. Musisz mi mówić, że atakujesz. Nie, że powinniśmy ich zaatakować czy coś. Tylko atakujesz, pomóż mi. Znaczy ja atakuję, pomóż mi. Jak cię idzie z tym zielonym? Szykuję się do ataku, mam 100 husarii. A myślisz, że powinien zaatakować? 100 husarii i 400 pik. Ech, cholera, ten namiot jakieś rajdy wypuszcza. Dobra, trzeba tego nauczyć trochę pokory. Niektórzy muszkieterzy stoją tyłem i strzelają, ale trafiają do przodu.
O! On chyba ten zielony się na mnie szukuje. Pff, się zasra. No trochę tego ma. A jak możesz coś, to wyślij. Znaczy ja na razie próbuję przeżyć. No nie wierzę, obroniłem się. Kosaria, musicie to wykarować. Czemu oni nie walczą jakoś? Fuck, ale są otoczeni. Kosaria tego nie wykaruje. Kurde, ta ich piechota jest za mocna, oni kończą moich pikierów w mgnieniu oka. Fuck, muszę się wycofać. A ulepszyłeś tych pikierów w końcu? Są na maksa, chyba. No. Teraz budować kolejną stajnię. Szanić koszary, kiedy można zrobić stajnie. O, jeszcze Anglicy na mnie idą. Nawet do mnie strzelają. Niedobrze. Cofnąć się. Będzie źle. Moja husaria to sam nie przeżył. Pomyślałem, że się przyda. Chyba też widzisz. Mhm. Ja to nie mam złota. Masz trochę husarii? Bardzo gdzie trochę. Straciłem dużo. Gdzie? Komu? Nie dużo, ale jakbyś wjechał chwilę temu, na przykład ten, gdzie zbiera drewno. O, widzę, że to jest niebronione. Okej. Okay. Od góry jakbyś tam trochę wjechał w głębiej i tam zaczął mu wybijać. A po, tylko wiesz, niedużo po prostu tego wysłać, bo szkoda, bo stracisz. Dobra, 63. Czyli wszystko, co mam. Fioletowy do ciebie wali zarty. A do mnie też artowali. Do mojej husarii. Szczęście jest mega niecelne.
Dobra, straciłem 6, myślę. O, zielony się nam już szykuje. Z tym wybieraniem celi dla husarii to nie jest tak łatwo. Bo ten gość, jak ma ty swoją lekką piechotę, to chyba ma samych łuczników z tego co widzę, to oni tak mi szybko wyrzynają. Oho, oho. Uchy, siłki. Bardziej to mnie wkurwiają te jego taktyki, że wysyła kilku najemników tych kozaków siczowych i mnie tym nęka. To jest. Tu kolejne. Się 20, przed chwilą mi było 400. Ja dziękuję. Zaorali. O, i uzupełnienie formacji też zadziałało. Wcześniej nie dawało rady. Gdzieś ja tu miałem rynek. Tu. Ja bym chciał kamień. Złoto. Dobra, czas na drugie koszary 18-wieczne. Jeszcze złoto brakuje. O-o! Grubo. Co tam? No zobacz, na zielonego co mi szykuje. Fioletowy też tak trochę. Ale to tylko jakieś tam... jacyś najemnicy. Dobra, szybko husaria. Wyzbyć mi się tego. Tych miast. A ja się muszę to szykować na impet tego.
to też mi biją. Gdzie ja je postawię? Raz się zacznie. Już się zaczęła. O ja pierdolę. Na artylerii tu trzeba zaatakować. Że kurde, oni są jeszcze daleko. Dobra, atak husarią z dwóch stron. Czy łucznicy chyba ci sprawiają kłopot, co? Wszystko mi tu sprawia kłopot, ogólnie ten atak. Ale dobra, zajęłem się ich artylerią. To jest jeden problem z głowy. Z piechotą miejmy nadzieję dokończy dzieła. Sami łucznicy zostali, ale i tak husarie mają duże straty. Ci pikinierzy są za wolni. Bardzo wolni. O cholera. Cywilów trzeba ratować. Husary tak naprawdę robi całą tą robotę. Pikinierzy to się w ogóle spóźniali. Atakuje fioletowego, ale niewiele z tego wyjdzie. No, najlepszą strategią to jest się bronić, aż jest się gotowym do ataku. A nie jesteś gotowy, bo go nie zmiażdżysz. Trzeba zrobić jeden decydujący atak. Zacznij. Na przykład ja teraz poniosłem o wiele mniejsze straty niż ten Algierczyk. Gdyby nie miał tyle tego wszystkiego, to mógłbym go jakoś skontratakować. O rany, odciął mnie od wychodów złota. To mi poniszczył kopalnię. Stajnie też prawie że zniszczył. A to jest ta świeżo wybudowana, która nie robiła husarzy. Gdzie tutaj jeszcze jeden złoży gdzieś był? O, jest. To kolejna grupka. Czy ja mógłbym użyć w końcu moich koszar tych? Pikinier czy muszkieter? To może grenadier? Będę robił grenadier tutaj, skoro mogę.
Oni mogą niszczyć budynki, więc to się przyda. Kozacy świczowi idą na ciebie. Widzę. No, szykuję dużą armię, bo niedługo będzie atakował. Pierdolę, ile on do tego ma? No to na serio byłaby dobra artyleria. A ja nie jestem dobry z artylerią. Z tym mam strasznie mało złota. Ty masz chyba więcej, co? Złota nie mam, bo wydałem na koszary. Tak nie, 25 tysięcy prawie. A ile masz dochodu? 36. O, 26. Ale zaraz to zwiększę. Bo mi poniszczył 3 kopalnie. Ale czemu to nie zostało zbudowane? Pewnie mi wycięli. Gdzie to jest? Czy tu? A to jest jego! Gdzie jest moja? Moje? Nie. Gdzie to było? Była jeszcze jedna kopalnia? Fuck. Chyba, że to on zbudował tutaj na tej mojej kopalni. Swoją. Nie odciął. Ją zniszczyć. Ruszył na mnie. Na ciebie rusza? Spoko, przyszykuję husarię. Ci pomogę. O ile nie ruszy na mnie fioletowy, też to sobie poradzę. Mam 400 pik. O, chłopie, on piki to rozwala raz, dwa. Wszystko rozwala, rozwala. A fioletowy chyba na ciebie się szykuje. Trochę tego ma. Tego nie zbudowali. Oho, wali do mnie z armat. Saria, szybko. Zaczynam bitwę z nim. Zniszczy mi domek. Chyba sama piechota sobie z nim poradzi. O, chociaż nie, idzie więcej. Więc husaria się przyda. No ale są wyrównane siły, no. Niestety z lekką przewagą na nich.
Dobra, rozwaliłem zielonych. Jesteś ich armię. Tak. Mogę no, oczywiście, że nie. Tej. No, ale jeszcze ma armaty. Ale nie będę walczył w zasięgu jego wieżyczek, nie mam mowy. Samym swoje wieżyczki pobudował. Przede wszystkim to tak. Te koszary no, jeszcze nie zbudowane. Miałeś rację, z 400 włóczni pik znaczy zostało mi 40. No i idzie na mnie grubo. No, trzeba przyznać, że się przyszykowało. Jeszcze ci te wieże wszystkich gości. No, fuck. Tu ma dużo kawalerii. Już pikierów. Cholera, większość husarii mi wytnie. Tak, nie wszystko mi wytnie, kurde. Posiłki. Zielony też na mnie idzie. No teraz dwa taki naraz. Ledwo co się z fioletowym uporam, to mnie się tutaj z fioletowym przegrałem. Musisz mi pomóc, bo jest słabo w tym momencie. Wyruszam. No się to we mnie wbił. Ta kawaleria tak łatwo przechodzi przez piki. Ale przechodzi. To jest aż przesada, bo przez to pierwszą bitwę przegrałem. Ci po prostu ich wyrzynają, oni się nie bronią jakoś automatycznie. To jest głupie też. Ale kto się nie broni? No jak żołnierze mają rozkaz, żeby gdzieś iść, to oni nie zaczną atakować wszystkich po drodze. No, wiem o tym. Dobra, jakoś się wybroniłem. O rany, ten zielony, ile on tego kurwa ma? Bez przesady. Dużo.
No idzie na ciebie teraz zielony, dużą armią. On za chwilę już na mnie chodzi. Co, co, co? Już trzeci raz na mnie idzie. O, na mnie też był, ho, ho, ho. Dwie armie rozwaliłem. O, Mystic Shocka się przywitał. Ale kurde, ciężko jest. Noż, ja pierdolę, zabicie ich. Jest ciężko. Bo oni są niemożliwi do pokonania, no się zgadza z tym opisem. Profesjonalista by ich rozjebał w kilka minut. No dobra, ale to nie my. Ty, gdzie ja mam mój rynek? Tu był. Żywności mi na złoto poproszę. Dużo tej żywności mam. Bardzo dużo. Żeby zbudować kolejne stajnie, to potrzebuje 44 tysiące. Dlatego 50 tysięcy. Dobra, teraz mam. Te nie mogą produkować? Czy może produkują wolniej, jak są uszkodzeni? Iście to naprawcie. A siema. O-o. Ubili mi oficera. Teraz zainwestuję trochę. Bo ulepszę kopalnię złota. To jest nowa. Ty budujesz te wieże, czy nie? Pokazałem budować. No i budują. Tam niektóre to są ruiny, to tam nie mogę wybudować. Muszę poczekać, aż się one znikną. A w międzyczasie buduję inne. Spoko, spoko, spytanie. Szykuję się do ataku na zielonego.
oni. Powiem ci, że muszkieterzy są nieźli. O ile pikinierzy ginęli jak te kukiełki, to bez problemu tam ci wygrywali. Czego mi nie mówisz, że cię atakują? Atakują mnie? Pak, artylerią. No to ja to no bo byłem zajęty, bo mnie atakuje też zielony. Na wyśniaków to ja może nie będę wysłał do ataku. O, granadierów robisz. Dobrze. Ja poszedłem w moskiterów. Moja piechota to tam gdzie wspiera. Może ich od razu uderzyć w ten... w drewno. Ale czy to coś da? Nie wiem. Zabijemy ich trochę. Moje husary expa zbierze. I armatę mogę im przejąć. No co, że za mnie strzela. A jaki to ma zasięg, to jest pojebane. Sporo tych mamy luków. O kurwa, spora armia się zbiera. Kurwa, mało powiedziane. Sorry chłopaki, że tam z czatem za bardzo nie jestem interaktywny, ale rozgrywka jest zbyt zacięta, przynajmniej jak dla mnie, żeby mógł tam cały czas zerkać i na to poświęcać czas. Mogę to zniszczyć delightem czy coś? Nie idzie. Kieszka to widzę. Pomóc ci? Chyba nie będę się pytał, tylko po prostu ci pomogę. 120 husari leci. Chyba wygram. Grasz? Chyba. 120 husari leci tak czy siak. Bo będzie bitwa na tej. Dwieście pig moich już padło. Kawalerii, dragoni się trzymają jak ataką.
A wiesz co jest najgorsze? Że jednej armii nie zdążę zabić, a on już ma kolejną. No, to jest pojebane. Kurde, tak mi szybki wysiekł? Ja dziękuję. Mocni są ci dragoni. Dobra, dawaj, dojedziemy teraz z zielonych, skoro wygrałeś z nim bitwę, a ja mam 120 husarii. To ich przywitamy. Fuck, tutaj do mnie strzelają. Atakujcie, czy coś? No niedobrze. Niedobrze. Lubię naprawiać. Uchy. Bijać, zabijać. Rajda wam to zrobił. Kurde, walczy na dwa fronty. Ja nie jestem komputerem, że mam oczy wszędzie. Posiłki. O, raz, dwa posiłki. Dobra, tu powiedzmy jest ogarnięte. Fuck. Jak sobie zabradzisz z zniszczeniem go? No cóż, mogło być lepiej. A ja sobie radzę mocno, beznadziejnie. Z walką z tym dziadem. Fuck. Skup się na fioletowym, ja po prostu próbuję się na zielonym skupić. Jakoś będzie. Tak już mi ta husaria praktycznie padła. Dostałem tam posiłki na południe, ale zanim dojdą, to jeszcze trochę potrwa. Dobra, przyszli grenadierzy. Załatwili sprawę, chociaż jeszcze nie do końca. Ale mi żelazo brakuje, masakra. Czego ci brakuje? Żelazo. Mam 80 tysięcy, chcesz? Masz tak to dać? Co? Nie, spoko, poradzę sobie.
O kurwa, teraz żądaję mu. Za dużo żywności wymienił. Ale dobra, mam żelazo. A ja odparłem matek fioletowych. O, what the fuck. Muszę tutaj zbudować mi umocnień. Tutaj już mam troszeczkę, więc jest spoko. Mam 40 wolnych roboli. Które ruszą dupska i to naprawią. Widzę ogarnię zielonego nareszcie. Fioletowy nam mi szykuje drugą ogromną armię z armatami. O rany. Nie, kurde, nie chcę nieskończoności, chcę po jednym. Zniszczenie go nie będzie dla mnie takie proste. Chcesz posiłki? Za mało artylerii mam. A ja mam trochę. Za wolno mi idzie niszczenie jego budynków. Dobra, wysyłam ci całą moją artylerię. Nie, bo bez obstawy to nic nie znaczy. No, ty ich obstawisz. Fioletowego mógłbyś zniszczyć. Ohohoho. Dobra, upgrade'uję na czwarty poziom. Ile to w ogóle kosztuje? No, złoto kosztuje akurat mniej niż nawet poprzedni poziom. Fajnie. Fuck, znowu mnie atakują. Gdzieś słyszę strzały. Tu są. Dobra. Co jest? Czemu nie mogę tak budować? Bez sensu. O, moja artyleria już się praktycznie zbliżyła. Zrobię sobie jako kontrol 1, co mi tam. I robisz sobie friendly fire'a, waląc ten budynek i przychodzę z wojownikami obok. Muszę tego? Muszę popów zabijać, żeby się nie zbliżyli.
Ja też fokusuję tamten budynek. Już mam zasięg. A sprawdzę, jak tam w akademii. A właśnie, całkowicie o tym zapomniał. Zasięg artylerii, tutaj to trzeba porobić. Szybko strzałem sobie wezmę. A, muszę ponadrabiać technologię. No, tu widzę, się zaczyna robić gęsto. Aż napierdala mi z tej artylerii, kutas. I ci zaraz, kurwa, pokażę te cheaterze. 254 pikierów, możesz się zesrać. Uważaj na filatowego. No, atakuję go, bo miałem walec z artylerii. To jest nie fair, że ta artyleria ma aż tak daleki zasięg. Też możesz je używać. O, ale nie lubię. No ta bitwa mnie mocno przetrzebi. Dalej mi nawala. Muszę się pozbyć artylerii. Wysłałeś artylerię bez wsparcia? No twoje wsparcie mam, nie? No ja tam w ogóle wojska nie mam. Ej, no nie załatwili tych artylerii, co jest? Ale nie mogę na ich zaatakować, nie ma mieczyka, nie ma kurde tego, tych kajdanek. Chujnia z grzybnią jest u mnie. Dość mocna. Ile on nas spamował tej artylerii, to się w pale nie mieści. Nie mogę sobie z tym poradzić. A moje wieżyczki mu oddać nie mogą. Wbiję mu większość wojska, ale artylerii ma nietykniętą. Będę niszczył zielono mu wieżyczki.
przydałoby się opcja, kurde, zmiany tych skrótów klawiszowych. Bo na przykład, żeby ten atak był pod A, to mi bardziej pasowało, żeby był pod Altem. A tak? Mhm. No przecież jest pod A. Nie, jest pod A. No jest pod A. No, a ja chciałbym, żeby był pod Altem. A pod Altem? No co jest? What the fuck? Skartaczy mu się pierdolnąć. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Grand Jerzy, wykrujcie mnie to. Jego artyleria się zbliżyła. A ja to nawet nie mam możliwości, żeby stanąć i rozbudować te wieżyczki, bo oni prędzej je niszczą, niż ja zdążę je zbudować. Niszczę jakby co zieloną mu wieżyczkę jedną. Mam. Widziałeś, jaki ja mam wysoki wynik? Bardzo podobny do mojego. No dla mnie wygląda taki, że mam 0,0,0. Tak? No. Dla mnie masz 1360, a ja mam 1338. W sumie proszę taki sam. Dobra, no ja zdobyłem trochę dział, hura. Daj bioza. Teraz to ja się kurwa zemszczę. Tak się kurwa zemszczę, że... Ohohoho. A wy się zbieracie tu. Wy się zbieracie tu. A wy się zbieracie w dobrym miejscu. O, tu czterech musta nic nie robi. Dobra, nie będzie, że chcę wymienić tak. Chcę wymienić tak. Co ja teraz mogę z tym złotem zrobić? Na to mnie nie stać, na to mnie za to stać. Bym poprosił. No, tu artylery produkuje tak bardzo na po lewo. W sensie, że w zachodniej części miasta. No właśnie to jest problem, jedną oburzą, drugą odbudowuje. Fioletowy po tej bitwie widzę jest mocno... ...paratany.
No też go tam straciłem 300 pik w walce z nim. Z fioletowym właśnie, przed chwilą. Tak? To co on mi właśnie zaatakował, to była masakra dla mnie. No starałem cię jakoś pomóc, no. Tak. Tamtą bitwę sam wygrałeś, ale przynajmniej... Gdzie te chłopy w fiolety zielone idą? Bo ich tam wie. Kurde, na piąty poziom kopalnia kosztuje 20 tysięcy złota. O, potrzebuję osłony mojej artylerii natychmiast. Wyślę ją w twoją stronę, ale musisz mi przyjść jak najszybciej z pomocą. Chyba nie zdążę. Lecisz, chodź. No już wysłałem dragonów, nie mam nic szybszego. No dobra, on to przejmuje, więc możesz to przejąć z powrotem. Jesteś mozolny, mu to idzie. Ale on na przykład przejął wszystkie co do jednego, a jak ja to klikam, to oni część przejmują, no, część zabijają. A mogę? No, delaytem. Mogę delaytem, no. Ale w ten sposób ty możesz je sobie przejąć na nowo, bo one są bardzo słabo bronione. Malutkie oddział kawalerii. Nie mieć więcej oficerów. Czy dopiero idą?
Chyba się zbierają. O kurwa, na środku mapy wybudował artylerię, no przechuj. O, o! Dobrze, moja husaria to reaguje automatycznie. Dobra, będę przegarnięte. No co jest? A, oni są już oddziałem. Sobie mogę im to zniszczyć moją artylerią. Ale nie zaatakują mnie kawalerią. Tam stoi jakiś oddział. Husarii mam całkiem sporo już. Husarii ma ten 450 pikinierów na filetowego. Kiedy ja zwrócę jego uwagę armii, to mógłbyś wtedy go zaatakować. No dobra, mam całkiem sporo ludzi. A to ty już atakujesz. To łódź, mów od razu w trybie rozkazującym. Wiesz, odwracam jego uwagę. A nie przypuszczającym. Jeszcze nie, bo chodzi o to, żebyś tą masę artylerii jego przejął bez problemu. Ja nie umiem przyjmować artylerii, oni mi ją zabijają zamiast przyjmować. No to zabij ją, byleby on jej nie miał. Dobra, mam 240 grenadierów i 240 pikinierów. I 182 husari. A ja mam 400 muszkieterów. Samych tak bez osłony? Zbuduję linię Marzynota. Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, Ctrl 5. Dobra, jedziemy. On się bije z jego kawalerią i muszkieterami. Chcesz pomocy? Chcesz pomocy. Dobra, lecę tą husarią. Może taki rozkaz dam. Przecież tam jest dużo pik po drodze. Grenadierzy wspierają, znaczy ci grenadierzy, mówię, dragoni wspierają cię tam. Dobra, ja atakuję pikinierami i husarią. O, husarię muszę wycofać, cholera, bo jest niedobrze. Z pikami się zaczęli bić. Golem ma tu same piki praktycznie. Bo moja husaria nie poskutkuje, dopóki nie zrobi sobie miejsca. No bo ktoś nie przejmie na siebie impetu. Słuchaj, możesz to pozwolić tak na 2 minuty? Proszę, ja ciebie bardzo. Zaraz wrócę. Oj, mogę w międzyczasie też rozkazy wydawać.
A, z tą husarią to ciężko, bo ona czeka tutaj, ale jest od. Nie jest zajęta tym. Dobra, mam teraz czas na czat. 27 widzów, bardzo miło. Z czego 19 ma konta na Twitchu. A, sorry, że nie mogłem. O, ale kurde, bitwa jest tak zacięta. Zielony tam się Kiru porał. On jest troszeczkę bardziej doświadczony w takie gry i w tą grę też, samo w sobie. Ode mnie. Ja sobie też jako taką radzę. Przechodzimy teraz do ataku, ale ten atak na fioletowego to się chyba dobrze nie skończy. Tym bardziej, że nie mam tam artylerii. Mam grenadierów, ale to nie jest to. Spróbuję zastosować teraz taktykę taką, żeby budować więcej artylerii, albo użyć tej, co przejąłem. I spod tej mojej linii Morzynota napierdalać tam cały czas tymi chobicami w niego i go powolutku, powolutku, ale systematycznie rozwalać, tak jak on to robił ze mną do tej pory. Także taktyka podpatrzona od komputera, tylko że wzmocniona, powiedzmy, ludzkim umysłem strategicznym. Dobra. Nie wiem, czy już dzisiaj będę coś streamował więcej. Jakiś kurde Pilsen się reklamował. A ja go może zbanuję czy coś. O, ban. Puf. Sorry, musiałem coś załatwić. Jestem. Jak coś, to możemy grać. Działa już multiplayer w Kozakach 3, że ja z czatowi odpowiadam. No jak widać działa, a z tym wczoraj też działał. O, dzwonią do mnie, chwila. Dobra, już jestem. No, multiplayer wczoraj działał, ale działa teraz lepiej. Empire Earth, tak, też to przypomina Empire Earth, to był pierwszy RTS. Komosrowce skalkowane tak na styk, więc jak mu wytniesz chłopów na polach, to nie będzie miał żarcia na produkcję jednostek i tyle. No nie wiem, ja mam doświadczenie takie z Total Warów, że komputer nigdy nie narzeka na surowce, bo zawsze ma cheaty, gdyby chciał. Ale to są kozacy, to nie jest Total War, więc. Dobra, gotowy, Gjur? Tak. Spróbuję go tak okrążyć. Się przebić. Wysyłam tam posiłki. W sumie jeszcze aż tak dużo husarzy nie straciłem. Dobra, zaatakujmy tak teraz. Nie, jeszcze. Muszę ich przeciągnąć. Teraz. Tutaj tak, na armaty. Też. Pierw to potraciłem niesamowicie. No dobra, zniszczyłem mu już dwie wieże. Teraz trzecia. Już więcej w sumie nie ma. To ci niech niszczą wieże, a ci niech idą pomagać. Się w międzyczasie robią jakby co posiłki. W sumie nie pogardziłbym. Jestem sobie pod Ctrl 2. Dodam tych. Ctrl 2. Jedziemy. No, tu ostro. Chyba tak od tyłu. Teraz song request, ten. Wing Hussar z Sabatonu. Chociaż piosenka jest taka sobie. W ogóle cała ta płyta moim zdaniem słabsza.
No to przejąłem, rozwaliłem, kurde. Dobra, dawać moją artylerię teraz. Tu niszczy dziada. Ale to jest daleko ta moja artyleria. O, moja artyleria już nawala. Straciłem ten oddział. Musimy oficera zabić. Dobra, chwilę to wyleży. I rozwalam go granatami. To są chyba chłopi. Się nie muszę nimi przejmować. Gdzie tu jest jakiś oficer? Może stworzyć 400 jednostkę, to może mogę jeszcze poczekać. O, ci nie mają punktu znaczonego. Moje doświadczenie jest takie, że jak tobie wyciął chłopów na polach, w kamieniach i w lesie, to co było? 30 minut byś chłopów produkował. No ja tak, a komputer? Znaczy tak, no jak ja się na Totalwara wychowałem, to mnie nauczyło to, że komputer... no zawsze sobie poradzi. Że tak powiem. Znaczy, że komputer nie operuje na tych samych zasadach co gracz. O tak powiem. Jeśli coś, co wykończyłoby gracza absolutnie, to dla komputera to nie ma problemu, bo on sobie wpisze jakieś cheaty i ma załatwione. Tu widzę, że Zielony się jeszcze jako tak otrzyma. Zorganizował te kilka oddziałów. Mam problemy z węglem. Żelazo. Ja ogólnie nie mam problemów, ale to pewnie dlatego, że tyle z artylerii napierdalasz. Kłopot drobny jest z tym, że no, ledwo zniszczę moje jakieś te budynki, on zaraz idzie tam bardziej na wschód i odbudowuje albo na zachód. Jedno niszczę, drugie buduję. No czekaj, mam 200 husarii. Nie są bezrobotni?
Idźcie, nie wiem, domy budować. Bo już masz takie ilości tego wszystkiego, że weź to kurwa ogarnij. No to ja nie mam 18 bezrobotnych, tylko 186, no, tylko tam nie, tam nie widać. Bardziej do przodu. Zniszcz mu ten młyn, tych chłopów tam. Ja wolę, poczekaj. Trzeba tylko odpowiednią oprawę muzyczną. Hehehe. Ja mu dopiero co tam marnie rozgrywał, nie znam jeden, który mamy szóstą. On zaczyna biednieć, już nie stać go na jednostki. Właśnie pobieram, gra warta świeczki i tak jak w poprzedniej wersji, nie mam pojęcia, co są pierwsi kozacy, w jakie gram, ale koledzy mówią, że to jest po prostu kropka w kropkę, jedynka, tylko że bez DLC, tak? Ty grałeś, Kiur, to możesz się wypowiedzieć. No, dokładnie. Nie usłyszałem, bo akurat ktoś zafollowował i była muzyczka. Muszę to jeszcze chyba przyciszyć. A to w ogóle czat mógłby mi powiedzieć, jak jest teraz z audio? Czy ja jestem jakoś głośniejszy od Kiura, czy wszystko jest w porządku? Ja tam nie jestem takim cheese'owcem, Adam. Daj spokój. Dobra, chyba koniec. No to musimy to jakoś przypieczętować, nie? Jakie są warunki zwycięstwa? Niech mi chat napisze. Trzeba mu chyba ten. Ratusze zniszczyć i chłopów, jak się nie mylę. No to jest tajne. To będzie ratusz. To będzie drugi ratusz. Chyba nie ma więcej. No tu jeszcze trochę sobie wyprodukował. Tu. O, tu ma ratusz jeszcze. Dobra, zaraz to ogarniemy. Pustradachy puścimy. Mam tu oficerów? Powinienem jeszcze mieć. Jednego tylko. Nie szkodzi, 196, proszę bardzo. No tych to może wyślę na tego. No to syna produkował. No właśnie, nie produkujesz niby żywności, a cały czas ma piechotę. No jak? Spokus. Ej, nie wal w artylerii, znaczy z artylerii do moich, co? Traciłem tych huzarów, sarzy. No dobra, wykorzystam ich do wybijania jednostek i zrobię nowych. Spróbuję walnąć z mur. Ui. No dobra, no i chcę taki. Jak ja mam teraz go zakończyć? Prawym? Prawym go znikam. Shiftem. Teraz prawym tym ses... Kurwa. Escape. Jak się mur buduje? Niech mi ktoś powie, dobry wieczór. Co? Już jest 14, 15. Jak się buduje mur? A ja muszę nim kółko zatoczyć, czy co? Klikasz, żeby budowali mur, wyznaczasz, gdzie mają budować i no. Potem dwa razy lepiej.
dwa razy le... No bo wszystkie inne budynki się buduje raz lewym. Tego trzeba dwa. Dobra. To chcę taki sru. To działało! Nie może być. Dobra, to niech czad ze mną zagra w Cards Against Humanity. Ja robię wykrzyknik Black Card, a wy musicie zrobić wykrzyknik White Card. Może coś ciekawego powstanie. Bo to jest po angielsku. Po polsku jeszcze dodam. O, limit populacji mi się kończy. No dobra, chyba że to zadeklarujemy jako zwycięstwo i tam mam wyrąbane. Już nie, no do tego zniszczenia ratuszy to daleko nie mamy. No, już chyba wszystkie poniszczyłem. Zostaje mu wyciąć tutaj tych żołnierzy. No, ci się obijają. No, niewystarczająca liczba lokali mieszkalnych. Ale robią ten mur. Wygraliśmy! Hura! Dobra, jest 15, a ten telefon, który do mnie był, mnie wzywał, żebym pojechał coś odebrać na miasto. Więc tak też zrobię i tutaj to będzie koniec streama. Mieliśmy mega bitwę. No, elegancko. Także... No, więcej takich streamów będzie, więc też możecie followować. Nie mam jakiegoś regularnego grafika, zwłaszcza, że niedługo zaczynam z powrotem studia. Więc to już w ogóle będzie, będę miał o wiele mniej czasu. Nie będzie takiego streama rano na pewno, bo będę po prostu na uniwersytecie, tak. No. To do zobaczenia wszystkim.